Sukces Amigi to przede wszystkim multimedia czy gry. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że dziedziną, w której przez długi czas również brylowała, była obsługa dysków. Dyskietka. Podstawowy nośnik każdego komputera 16-bitowego. Już w latach 80. zdawało się być urządzeniem zbyt mało pojemnym. Dlatego każdy dodatkowy kilobajt do zapisania był na wagę złota. Sformatowanie dysku na ówczesnym komputerze IBM PC oznaczało dostępną przestrzeń 720 kB. Lepszy był Apple, 800 kB. Obaj informatyczni giganci musieli jednak uznać wyższość Amigi, na której standardowo można było zapisać 880 kB danych. Twarde dyski początkowo były dostępne głównie w dużych modelach Amig i mało popularne w modelach domowych. Mogłoby się wydawać, że świat amigowy miał tutaj jakieś zapóźnienia. Nic bardziej mylnego. O ile w latach 80. standardem dla ponad 90% pecetów dostępnych na rynku były dyski oparte o powolny i mające swoje ograniczenia standard ATBus, o tyle w Amidze zastosowano najnowocześniejsze istniejące wówczas rozwiązanie w postaci interfejsu SCSI. Oznaczało to większą prędkość, większą liczbę urządzeń możliwych do podłączenia, w początkowym okresie również większą pojemność dysków dostępnych na rynku. W świecie informatyki nie zawsze lepsze wygrywa z gorszym. Dlatego też Commodore uznał, że w komputerach Amiga 4000, Amiga 1200 i Amiga 600 lepiej będzie zastosować popularny interfejs AD. Spotkało się to wówczas z niemałą krytyką, jednak trzeba przyznać, że możliwość podłączenia łatwo dostępnych i tanich dysków ATA spopularyzowała twardziele wśród domowych użytkowników. Dziś już chyba nikt nie wyobraża sobie przyjaciółki, która nie byłaby wyposażona w ten wygodny magazyn danych. Dzisiaj, kiedy Amiga została zepchnięta do niszy, dalej dosyć szybko adaptuje nowe rozwiązania. W starych komodorowskich Amigach leciwe twarde dyski coraz częściej są zastępowane przez karty Compact Flash. W przypadku nowych, obecnych modeli, już w połowie ubiegłej dekady pojawiła się możliwość obsługi standardu SATA, gdy tylko ten zaczął się popularyzować. Dzisiaj nie ma problemów z podłączeniem dowolnego dysku twardego dostępnego w przysłowiowym sklepie za rogiem, bez względu na to, czy jest to model talerzowy czy SSD. Ostatnim nośnikiem, gdzie Amiga miała pionierskie zasługi, był CD-ROM. W 1991 roku na sklepowych półkach pojawiła się Amiga CD-TV. Komputer, który budził szok w oczach klientów, gdyż wyglądem zupełnie nie przypominał typowego kompa, a raczej odtwarzać wideo czy sprzęt Hi-Fi. Ten prekursor komputerów Media Center niestety wyprzedził swoją epokę. Producenci oprogramowania nie byli jeszcze gotowi na wypełnienie tak dużych nośników. Standard CD-ROM miał rozpowszechnić się w świecie komputerów dopiero 3-4 lata później. Nie zmienia to faktu, że Amiga znowu wykazała się innowacyjnością, oferując użytkownikowi nośniki o pojemności 650 MB, podczas gdy nieliczni posiadacze ówczesnych twardych dysków chwalili się przestrzenią 20 MB. A spora rzesza miała do dyspozycji wciąż jedynie dyskietki, pozwalające zapisać mniej niż megabajt danych. Amiga CD32 trafiła na lepszy czas dla płyt CD i programiści mogli to zdecydowanie lepiej niż w przypadku poprzednika wykorzystać. Nie zrobili tego jednak do końca dobrze. Abstrahując jednak od oceny tego sprzętu i jego wykorzystania, CD32 była kolejnym dowodem pionierskich zasług Commodore na polu dysków. Debiutująca w 1993 roku Amiga była bowiem pierwszą na świecie 32-bitową konsolą wyposażoną w napęd CD.
W Amidze zastosowano jeszcze kilka innych nowatorskich rozwiązań, takich jak choćby Video Backup System, będące domeną laptopów złącze karty PSIMCIA standardowo montowane w amigowych desktopach, czy sterowniki do napędów ZIP wszyte w system operacyjny. Niezależne firmy, takie jak nasz rodzimy Elbox, montowały rozszerzenia umożliwiające szybszą i wygodniejszą pracę z dyskami. Jednym słowem, Amiga i nośniki to para, która budzi pozytywne skojarzenia.